Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pominderwy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Jackie Daxter Zaginiona Granica. I cóż, kontynuujemy nasze przygody, tym razem będziemy musieli sobie będziemy musieli skopać dupę pewnym tutaj osobnikom, którzy... Abordażowcy aeroplanów, zetnij ich! No, którzy po prostu tutaj kręcą się na naszym statku. Więc jedziemy, kurde, dopierdolić im. I to z wielką przyjemnością. Wypierdzielać. Juhu! Patrzcie na te fajerwerki! Spali, Jack! I będziemy teraz napierdzielać z działka. Kurde, gdzie? Skąd? Tutaj są, frajerzy. Wypierdzielać mi stąd! To mój statek! Ja będę go bronił! Czy wam się to podoba, czy nie? Dobra, szukamy teraz następnego działa, ponieważ tutaj mamy kilka działek, z których możemy pokorzystać. Ja bym chciał skorzystać z działa, z którego będę mógł trochę unicestwić tego statku, bo nie wiem, przydałoby się go troszeczkę... Zestrzel te ciężkie rakiety! Aj, nie zdążyłem. Dobra, teraz parę zdążyłem uwalić. Dobra, gdzie tu teraz iść dalej? Idźmy. Tak jest, tak, kurczę, nie jest, nie w tę stronę. Bo póki co to my tylko obrywamy. Tak być nie będzie, kurde. To nieźle, kurde. To nieźle, kurcze pieczone wyszło. Żeśmy padli, kurde. Coś tutaj, kurde, mi wskazuje. Nie, no nie widzę nic, kurde. Ale bym chciał coś zaatakować, kurcze. Tam nas atakuje, kurde. Śmigłowce bojowe wciąż atakują. Wypierdalaj, cfelu. Dobra, teraz gdzie mam iść? Idźmy sklepać dupę tym frajerom! Wypierdzielaj! O tak, tak jest, dokładnie tak! Won mi stąd, to jest mój statek! Kup se taki, a nie, kurde, będziesz niszczył cudzy. Frajerze z zazdrości, kurcze. Patrzcie, jak dojechani oni będą teraz. Te wieżyczki roznoszą nas na strzępy! Musisz coś z nimi zrobić, Jack! A myślisz, że ja nie chcę nic z tym zrobić? O! Teraz możemy atakować wieżyczki. Patrzcie na to. Dobrze! Patrzcie, jak dojeżdżani oni będą. Kurde, szkoda, że następnych wieżyczek nie mogę zniszczyć. Czyli to trzeba tak stopniowo robić. Trochę tego niszczyć. Trochę szkoda, bo wolałbym jednak od razu już, kurde, rozpierdolić te wieżyczki. No ale z drugiej strony, inaczej ta misja by wtedy trwała, kurde, 5 sekund w zasadzie, no nie? Chociaż z moim tempem i z moim przechodzeniem to pewnie by trwało to 15 minut, ale no... No wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję przynajmniej taką, że wiecie. Czy już niszczyć wieżyczki kolejne? No, no nie do końca! Ponieważ tutaj przyleciał, kurde, następny samolot, frajer. Wypierdalaj, kurde, cfelu jeden.
działa wielkokalibrowe nareszcie się rozgrzały. Użyj ich, by przebić się przez osłony dział Behemota. Mam taki zamiar, lol. Jedziemy z koksem. Wypierdzielać mi z tym. To wy musicie mieć mniej HP, a nie ja. Okej. Na razie oni mają teraz mniej HP niż my, bo żeśmy ich, kurde, przegonili. No wypad z baru, kurde, jeden z drugim. Dajcie mi iść dalej. No. Jak wszystko pójdzie dzisiaj zgodnie z planem, to może nawet dzisiaj grę skończymy. Jeżeli dzisiaj troszeczkę pocisnę z gierką. Kurde, no. Co ja mam teraz atak? A, Jezu, tu są jeszcze. Ja pierdzielę, no. Kurde, no, nie potraficie dać sobie spokoju, bez kitu. Ja bym już na waszym miejscu się poddał. Naprawdę, wy nie macie szans z takim Jackiem. Przecież Jack was dojeżdża, jak chce. O. Dobrze fest. Ale on HP stracił. O kurde. Dobrze, podoba mi się to. Szkoda, że tutaj nie możemy atakować tych. To już byśmy mieli, kurde, to z głowy dawno. No nie. Ale dobra, checkpoint jest. Ja pierdzielę, już się zesrałem, że checkpointa nie będzie. Ale bym się striggerował wtedy, nie? Pytanie teraz, gdzie oni są, bo ja widzę tutaj multum tych czerwonych kropek, ale nie widzę ich. A, tutaj teraz trzeba atakować. A, patrzcie, kurde. Dobrze. Jedziesz. O, jedziesz. Dobra, jest. A, tutaj już na razie nie ma, dobra. Tutaj na razie nie możemy atakować, więc teraz trzeba się cofnąć, bo prawdopodobnie zaraz stąd śmiecie będą nas dojeżdżać. A, mówiąc o śmieciach. Dobra, wy tutaj sobie niszcie, a ja pójdę do tych samolotów, bo one tutaj są. I to mi się już nie podoba, że one tutaj krążą i zaczepiają. Jezu, nie w tą stronę chciałem iść. Elegancko. I jedziemy teraz z koksem. Teraz dojeżdżamy, kurde, towarzystwo. Ogień! 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 Dobrze! Dobra, dojeżdżamy. Teraz tutaj te działka trzeba jeszcze dojechać. Wypierdalaj. Dokładnie tak. Koniec tego dobrego.
Gdzie jeszcze atakują? Gdzie jeszcze atakują? A tutaj jest jeszcze, kurde, Ancymon, który się schował. Szczelność na sterburcie spadła do 68%. Musimy się wycofać. Bardzo dobrze. Twoje na wierzchu, Jack. Ale to jeszcze nie koniec. Dara, tam możesz się odgrażać, ja to tam nie mam problemu, ja mogę was zaraz sklepać jeszcze raz. Dobra, gdzie teraz mam iść? Skoro oni się wycofali. Do tej windy. Miga w sumie, więc to jest logiczne. Kurde, musiałem aż wytrzeć nos. I teraz Kira miga, więc trzeba do Kiry iść. Możliwe, że tam ona coś ma nam do powiedzenia. Miejmy, kurcze, pieczone nadzieje. A nie, że ona sobie miga tak, o, żeby migać. I swoją drogą troszeczkę powiększę kamerkę, żeby nie było tak delikatnie, o. I dobra, no to lecimy z koksem. Znów wskazuje na ośrodek badawczy. Chyba coś przegapiliśmy. Pomyślmy tylko. Ośrodek badawczy aeroplanów został zbudowany na dziwnych skałach i nigdy nie udało nam się przewiercić przez ich powierzchnię. Prekursorzy! To pewnie jedna z ich przedwiecznych budowli. Musimy tam wrócić i kopać głębiej. Musimy być ostrożni. Jeśli aeroplani zauważą nas, mogą zastawić pułapkę i już po nas. Będziemy musieli zostawić upiorne ostrze i wejść po cichu. Dopilnuję, żeby załoga upiornego ostrza była gotowa do służby, kapitanie. Pojawimy się, kiedy wejdziecie do rdzenia. Okej. Jesteś tego taki pewien? Mam nadzieję, że nie wystawisz nas, kurcze, pieczone, bo trochę byłoby słabo. Nie wiem, kurde, ten osiłek kapitana wydaje mi się bardzo taki podejrzany, powiem wam szczerze. Wiecie, w końcu poznałem się już trochę na serii Jacka i ja wiem, że tutaj postacie, które chcą współpracować, a potem okazują się takimi chujami, no to są dosyć częste, jeżeli chodzi o tę gierkę. Niektórzy na początku wydają się spoko, a potem wychodzi co wychodzi, więc dobra, lecimy na opuszczony ośrodek badawczy z powrotem. Jak widać, tutaj trochę backtrackingu jest w tej gierce. O, jaka ładna pogoda, jak ładnie słoneczko w końcu wyszło. Aż się ja rozświetliłem, no nie? Jak to się mówi, kurcze pieczone. Jak wszystko dobrze, kurde, pójdzie zgodnie z planem, to dzisiaj, mówię, skończymy sobie gierkę i będziemy mieli już całą serię Jacka zaliczoną na kanale, no nie? Kurde, aż dziwnie mi to mówić, bo ja bardzo długo zwlekałem, żeby zrobić Jacka, jakby wszystkie gry na... tak szybko w miarę. Boże, nie to wcisnąłem, chciałem wcisnąć trójko, to wcisnąłem kółko. No, ale w każdym razie to, kurde, fajnie, cieszę się. W sumie. Seria Jacka cała będzie na kanale nagrana. Ja wiem, że troszeczkę w tym let's playu mogę czasami zamulać, że ja tak... czasami trochę jestem cicho, trochę nie, ale no to ze względu na to, że postacie mówią, nie? Jack, musisz zniszczyć generatory tarcz, zanim wylądujemy ponownie w ośrodku. Okej. To nam zajmie wieczność. Może pójdzie szybciej, jak wyeliminujesz te barki naprawcze. No to teraz mamy misję z wyeliminowaniem tych barków naprawczych i przy okazji generatorów. Bo tutaj generatory naprawcze są, więc trzeba będzie najpierw skupić się na tych samolotach, które chcą naprawiać je. Bo to jest bardzo istotne, żeby ich na początku uwalić. Powiem wam tak, szczerze powiedziawszy, mimo że nie przeszkadza mi jakoś ten gameplay latania, to jednak ja jestem, kurde, fanem tego klasycznego gameplayu łażenia i skakania po platformach i, wiecie, robienia misji
żeby kogoś, nie wiem, tam powiedzmy zestrzelić czy coś. Jakoś jestem większym fanem tych misji niż misji z lataniem, aczkolwiek to nie jest tak, że wszystkie misje z lataniem to są jakieś gówniane w tej gierce, ale po prostu tak nie wiem. Ciężko mi się przyzwyczaić do tego, że Jack może latać w tej gierce, no nie? Bardziej byłem przyzwyczajony do tego, że Jack poruszał się latającymi pojazdami, jak hover czy tam inne, nie? Hellcaty, kurczę. Ale no dobra, no wiadomo, mam prawo też być taki trochę odzwyczajony, bo ja naprawdę bardzo mało grałem w Zaginioną Granicę. I też kiedyś wychodziłem z założenia, że to jest taka super. Te statki pomocnicze mają sprzęt do naprawy generatorów. Zniszcz je! Ja wiem o tym, staram się je niszczyć. Nie musicie mi o tym non-stop tłumaczyć. Staram się je niszczyć, tylko kurde ciężko jest. Ogień na generatora. Łatwiej by było, gdybyśmy wyeliminowali te wieżyczki. Tak, tylko żeby najpierw skoncentrować wzrok, to trzeba najpierw zniszczyć te samoloty, no bo patrzcie, że jest ich coraz więcej, kurde. A wiecie, łatwiej też byłoby mi, gdybyś na przykład... Okej, jestem z powrotem. Już ogarniam petardę i jedziemy dalej. Dobrze, kurde, przestańcie mi może mówić, bo ja bym chciał się tutaj skupić na tym, co ja chcę powiedzieć. Łatwiej byłoby mi, kurde, niszczyć to wszystko, gdybyście łaskawie, kuźwa, wszyscy mi pomogli. Na przykład, nie wiem, Kira byś mogła tutaj przylecieć. Phoenix by mógł przelecieć. A nie, że ja kurde sam muszę działać. Dobra, zrobiliśmy coś takiego, że zniszczyliśmy ten, bazę tych okrętów badawczych. Teraz się stąd nie wydostaną, przygłupy, więc trzeba będzie ich po prostu dojechać, tyle ile ich jest. Mam nadzieję, że oni nie dolecą nie wiadomo z jakiejś jeszcze innej bazy, bo trochę byłoby słabo. Ale takie coś wykminiłem, żeby po prostu zniszczyć właśnie ich bazę, nie? Dobra, nie ma żadnych już, więc dobrze, że ogarnął. Dojeżdżamy. Kurde, szkoda, że rakietek nie mam. Aby się teraz te rakietki przydały. Ogień na generatora. Powiem wam tak, my mamy ledwo HP, ale to coś ma jeszcze kurde połowę, no nie? Przez tą kurde jebaną wieżyczkę, co na mnie napierdalała kurde u góry. Ale dojedziemy, spokojnie. Wydaje mi się, że mi się uda. Z takim HP, jakie mam. Ale wiecie, mi się może tylko wydawać. Jak będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. Jak rzeczywistość zweryfikuje. Czy ta wieżyczka w ogóle nie jest zdolna już do czegokolwiek?
Pewnie ta wieżyczka ma w ogóle, ten generator ma trochę mniej HP niż ja, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Oj, to będzie ciężkie, już, żeby zestrzelić myśliwce. Przycisnęli nas! Zrób unik, Jack! A, i znowu od początku z generatorami, super. Świetnie. Jack! Koncentruj ogień na generatora. Dobra, jesteśmy z powrotem. Żeby kurde uwalić towarzystwo. Wow. To troszeczkę było nieprzemyślane z mojej strony. Co tutaj się odpierdzieliło. Dobra, nowe myśliwce nie będą mogły tutaj przelecieć. Jeszcze dwa, o Jezus Maria, to jeszcze dwa generatory zostały. Najgorzej. I pamiętajmy, że u góry zawsze jest wieżyczka, kurde. No, której już nie ma osobiście. Z której strony jeszcze będą generatory? A, z tamtej będą jeszcze, czyli kurde jeszcze... Czyli jeszcze jeden, w zasadzie tamten to jest ostatni generator. Na to wygląda. Mam nadzieję, że ja to przeżyję, bo trochę lipa będzie, jeżeli ja tego nie przeżyję, nie? Ale ta misja, powiem, dobra, okej, ta misja jest jeszcze jako tako spoko. Tamta poprzednia była też całkiem okej, ale niestety potem, no, trochę to było popierdolone, że tamten samolot gdzieś tam, kurde, fruwał nie wiadomo gdzie i ciężko było go zlokalizować. Na szczęście mam nadzieję, że takich cyrków już tutaj nie będzie, bo trochę bym się zdenerwował, gdyby takie cyrki się powtórzyły. I to autentycznie bym się zdenerwował. Dobra robota, Jack. Jeszcze dwa. Aha, fajnie. Nawet nie wiem, co mnie tak szczerze dopierdoliło. Ale dobra, okej, no niech będzie. Według gry coś mnie zajebało, więc okej. Coś mnie zajebało, nie było mnie słychać, jak to się mówi. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem naprawdę cały czas, co mnie zajebało, ale dobra, powiedzmy, że atakujemy już tą wieżyczkę. W sumie to ona teraz najbardziej w dupę dostaje, ponieważ ja odlatuję sobie kawałeczek, naładowuję sobie moje rakietki i potem namierzam w tę wieżyczkę, no nie? Jeszcze dodatkowo ją atakuję normalnie z... Można by powiedzieć, że maszynowego karabinu. Powiedzmy, że to jest maszyn karabinowy. Karabin maszynowy, maszyn karabinowy. Kurwa, co ja pierdolnąłem? Nie, to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę, że ja coś takiego powiedziałem. Ludzie, przepraszam. Ja nie wiem, co się ostatnimi czasy dzieje. Ja kurde, nie dość, że czasami przekręcam. Skoncentruj ogień na generatora. Nie dość, że czasami przekręcam jakieś nazwy, to jeszcze kurde plątam się, jakby nie wiadomo, co się ze mną działo, kurde. Nie wiem, co tu się odpierdziela. I sprawdzę, czy aby na pewno wszystko się dobrze... Nie, no dobrze się nagrywa. Bo nie miałem trochę pewności co do urządzeń audio w OBS-ie. Bo bałem się, że mam urządzenia audio wyciszone, ale nie miałem urządzeń audio wyciszonych. Bo wtedy byście nie słyszeli tej gry, gdybym tak miał. Więc całe szczęście, że nie miałem. Dobra. Teraz jeszcze wieżyczka z tamtej, tej. Z generatoru.
Dobra robota, Jack. Został tylko jeden. Łatwiej by było, gdybyśmy wyeliminowali te wieżyczki. Wieżyczek już nie ma, Daxter. Nie wiem, ty chyba opóźniony w rozwoju trochę jesteś. Dobra, wypad z baru. To jest mój generator, ja go chcę sobie zniszczyć. Wy to sobie możecie co jedynie kwiatki od spodu powąchać. Trochę was jeszcze zostało, ale to spokojnie, to tak... To tak delikatnie was zostało. Ja was mogę szybko dojechać, jeżeli wy potrzebujecie takiej konfrontacji. No i po co wam to było? Po co wy chcieliście naprawiać te generatory, skoro widzieliście, że i tak padniecie? Nie rozumiem waszego toku myślenia. Jakby trochę ograniczeni umysłowo jesteście. A wam powiem, kurde, że mam dzisiaj jakąś dziwną ochotę na maka. Wiecie? Nie wiem skąd. Po prostu tak jakoś mi ochota na maka przeszła. Znaczy, przeszła. Pojawiła się ochota na maka. Może bym, kurde, dzisiaj coś wskoczył, kurde, ogarnął sobie. Nie wiem, nie wiem. Ale kurde, czuć, że się naprawdę zbliżamy do końca gry, bo kurde, ta muzyka jest taka mega budująca. Plus jeszcze to tło, które przypomina jakby jakąś apokalipsę, jakby tutaj zaraz miało być, nie wiem, jakiś koniec świata czy coś. Nie no, po prostu twórcy tutaj przeszli samych siebie, nie? Jeżeli chodzi o klimacik. Podoba mi się coś takiego. Mega coś takiego szanuję. Jack, skoncentruj ogień na generatorach. Elegancko, mamy to. Zrobiliśmy to. Tarcze odłączone. Kieruj się teraz do hangaru. Co to za symbol? Eko rdzeń. W samym środku planety. Z pewnością stamtąd sterowali nim prekursorzy. Co? Od dawna nie był używany. Może, a może nie. Przy dobrej namowie... Jack, do tego panelu przyda mi się ekoenergia. Coś się obudziło! Eko rdzeń. Rdzeń źle funkcjonuje. Odczytuje niestabilne ładunki energetyczne. To wskazuje na istnienie pryzmatu, który łączy i rozszczepia eko na różne kolory. Jest źle wykalibrowany, ale może to naprawię. Nic nie obiecuję, ale chyba się udało. Musimy jednak uruchamiać go powolutku, inaczej nie wiem co... Melduję się na rozkaz, kapitanie. Przyprowadziłem kilka spłonkanych dusz. Cloud, świetny pokaz, stary. Schwytałeś Skyhida. Stara, dobra, pijacka robota. Trochę siły i coś, co mówi głośniej niż słowa. Tak. Coś dużo bardziej przekonującego. Jest ich tam znacznie więcej, Cloud. Jak już mówiłem, jestem staromodny. Więc jeśli kapitan musi odejść, to niech odchodzi. Czy można jeszcze przejść na ich stronę? Ty zdrajco! Nie, to pan jest prawdziwym zdrajcą. To pan porzucił cały swój lud i swoją misję. Za to, co im zrobiłeś i za to, czym się stałeś, przestajesz być jednym z nas. Za twój brak lojalności karą będzie śmierć. Zabij ich! Ale potwora zostaw mnie. Trzeba go zbadać. To ty jesteś potworem, Skyhead! W każdej wojnie ktoś musi się poświęcić. Przyłącz się do nas. Przyjmij swój los tak jak ja. To twoja przyszłość. Nigdy! Szkoda, Jack. Mógłbyś wreszcie pokazać wszystkim, na co cię stać. Zabić ich. Padnij! Pole siłowe niedługo wysiądzie. Zmywajmy się stąd! Uciekajcie, tchórze! Ale was odnajdę! Choćbym miał strzesnąć!
No to Cloud jest kuźwa zdrajcą. Kto by się tego spodziewał? I jeszcze przy okazji Skyhit próbował nas przekupić na swoją stronę, ale nie, Skyhit, nie. Tak to my się bawić nie będziemy, panie kolego. Co ty sobie myślałeś, kurczę? Że co, że przejdziemy na twoją stronę? To jeszcze nie koniec. Nie wiadomo. Dowiedziałem się właśnie, że aeropani oblegają daleki uskok. Co? Jak go odnaleźli? Skąd ta wiadomość? Nie wiem. Może to pułapka. Aeropani wiedzą, gdzie jest uskok. I nikt już przed nimi nie zdoła uciec. A Skyhit ma dostęp do Ekordzenia. Kto wie, co zamierza z nim zrobić? Skyhit zapewne myśli, że ma nas na widelcu. Ta! Halo, bracie! I ma! A więc to idealny moment do ataku. Dzielny chłopak! Zbierzemy wszystkich wojowników i wszystkich podniebnych piratów. Trzeba bronić dalekiego uskoku za wszelką cenę. Skontrujemy atak Skyhida i uderzymy tak mocno, że nie będzie wiedział, co się stało. Kurde! Jack i Phoenix ze sobą normalnie współpracują i gadają? No kto by pomyślał? Nie, podoba mi się to. Podoba mi się to, że chłopaki się jakkolwiek dogadali, no nie? Dobra, tak więc teraz ta, zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie zastanawia mnie to... Oj, sorry, przepraszam najmocniej. Czy by czasem troszeczkę jeszcze sobie Jacka nie subgrade'ować u Kiry? I tak szczerze zobaczymy, co możemy sobie subgrade'ować. Dobra, pojenie wroga. Tu mamy sporo rzeczy, kolczasta tarcza. To byłoby coś fajnego, gdybyśmy się nauczyli. Czas tarczy. Zwiększa wytrzymałość eko tarczy. Pakiet energii plus. Skrzynki zdrowia przywracają podwójną ilość energii. To by było całkiem spoko. To ja na pewno wezmę. Otrzymujesz kolejną bańkę energii. Okej. Potrójną ilość energii. Kurczę, a tam co mieliśmy? Kolczasta tarcza. Nie no, to kurde, bierzemy wszystko w energię, ładujemy. Przykro mi. Trzeba mieć jak najwięcej energii. Bo nigdy nie wiadomo, jaki finał gry będzie, no nie? Tak więc... Na razie się poświęciłem i wziąłem sobie dużo zielonego eko. I teraz, no co, myślę, że możemy wystartować, ponieważ już kierujemy się we właściwą stronę. Więc teraz... lecimy, idziemy do samolotów, no nie? Którymi trzeba będzie, kurde, polecieć. Swoją drogą może jakiś upgrade zrobimy? Zobaczymy ulepszenie. Co tu możemy zrobić? O! Troszeczkę żeśmy ulepszyli sobie samolot. W takim razie możemy sobie nim lecieć. To co mogłem, to ulepszyłem, jak to się mówi. A teraz troszeczkę przyspieszę tę cutscenkę, bo czemu by nie. O, i lecimy teraz w tę stronę. Zobaczymy, co tam się, kurczę, pieczone dzieje. Ale widać, że już, kurde, samolot jest ulepszony. Widać, że troszeczkę się designowo zmienił. Designersko chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy designersko to byłoby właściwe słowo. Ale po raz ostatni zwiedzamy sobie tę kopalnię, bo raczej tutaj wracać już nie będziemy. To jest trochę szkoda. Ale no, co możemy, to zrobimy, no nie? I przy okazji zobaczę ten... A, dobra, w miarę głośno mam mikrofon, bo ja przez chwilę myślałem, że mam albo na fulla mikrofon, albo mam mega ściszony. I jakaś kurde nowa lokalizacja się pojawiła, tylko że ja wam to zasłaniam.